Witam Was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do czytania z kart Tarota oraz kart anielskich na tydzień 29, od 19 do 25 lipca. Kochani, tydzień bogaty w różne ciekawe wydarzenia, dlatego że w tym tygodniu, już w sobotę, mamy pełnię księżyca w zodiakalnym wodniku. W tym roku mamy dwie pełnie w zodiakalnym wodniku i właśnie jedna z nich przypada na lipiec, dokładnie na ten tydzień. Z praktycznych rzeczy, kochani, od wtorku polecam Wam pić bardzo dużo wody. Zacznij dzień od wypicia szklanki, zwłaszcza ciepłej wody. Wtorek, środa, fantastyczny czas na dietę owocową. Ponadto unikaj w tym tygodniu leczenia zębów, ponieważ księżyc rośnie, mogą pojawić się komplikacje. Ponadto też wtorek, środa, fantastyczny czas na romanse, na wypicie wspólnej kawy, na komunikowanie się wszelkimi tutaj drogami internetowymi. Czwartek, piątek i kawałeczek soboty, unikaj soli. Czas pełni to idealna pora na zbieranie ziół. Mają wtedy największą moc działania. Jeżeli masz jakieś kamienie naturalne, wystaw podczas pełni księżyca na parapet, na okno, żeby doenergetyzowały Twoje kamienie, które będą Tobie później towarzyszyć w ciągu miesiąca. Bardzo dobry czas też na zbieranie ziół pod poduszkę, jeśli ktoś to praktykuje. Wtorek, środa, fantastyczny czas na zakupy, więc zakupy z pewnością się udadzą. Czwartek, piątek, unikaj soli. Dieta warzywna bardzo korzystna, ale też medytacja z pewnością się Tobie uda. Fantastyczny czas na podlewanie, na pielęgnowanie ogrodów czy Waszych pięknych balkonów. Bardzo dobry czas, czwartek, piątek, na teatr, na obcowanie ze sztuką. Sobota, niedziela, poświęć czas na ruch, na medytację, na spędzanie czasu z naturą i dbaj o swoją wagę. Ten tydzień w ogóle, jeżeli zaczynasz na przykład odchudzanie, nie jest dobry, dlatego że księżyc rośnie. Czyli jeśli księżyc rośnie, a my jesteśmy częścią natury, a księżyc też właściwie w całości składa się z wody, więc, kochani, po prostu my też nabieramy, więc nabieramy ciała, więc to nie jest dobry czas na odchudzanie. Odchudzanie i oczyszczanie praktykujemy na księżycu malejącym. Również księżyc rośnie, więc, kochani, nad morzem mamy przypływ. Pełnia księżyca, duże fale. To pamiętajcie, że jesteśmy częścią natury, więc bardzo jesteśmy zsynchronizowani właśnie z fazami księżyca, więc nabieramy wody, nabieramy ciała, więc uwaga na to, co jesz, co pijesz, unikaj soli, sobota, niedziela, unikaj nawet nabiału. Posłuchaj muzyki, spotkaj się z kimś, kogo lubisz. Bardzo dobry czas, sobota, niedziela też na romanse, na spotkanie, na obiad, na muzykę. Na szukanie też muzy, inspiracji, na pielęgnację również ogrodów i kwiatów. Kochani, natomiast pełnia księżyca w zodiakalnym wodniku dosyć burzliwa, dosyć nawet dramatyczna, mogłabym powiedzieć, dlatego że wodnikiem opiekuje się młoda planeta Uran. Uran, planeta szoku, planeta nowoczesności, planeta prądu, planeta też odpowiadająca za wypadki, za szok. W tym czasie nadal walczy stary świat z nowym światem. 22 lipca to też jest bardzo, bardzo ważny czas, to jest czwartek. Uwaga, Wenus w pannie, Słońce u lwa i wtedy już właśnie Słoneczko przechodzi do lwa, Mars u panny. Bardzo dobry czas, aby zająć się sobą, dać sobie troszkę luksusu, ale przede wszystkim kierować się
sercem. Słońce wychodzi z raczka i wchodzi do lwa. W tym dniu skromne, pracowite kobiety będą doceniane przede wszystkim. Pamiętajcie, że Słońce nie jest planetą, jest to gwiazda i należy w całości do lwa zodiakalnego. Także tutaj przede wszystkim od tego momentu powinieneś kierować się sercem. Kochani, 22 trochę niebezpieczny czas, dlatego że uwaga w tym czasie na portfele, na karty kredytowe, na unikać sądów, unikać urzędów. Wenus w opozycji do Jowisza w rybach, więc tutaj Wenus odpowiadająca również za biznes, za gromadzenie, za zaradność, również biznesową i finansową. W opozycji do Jowisza w rybach, czyli iluzje, także raj dla złodziei. Także uwaga 22, bo dużo się będzie działo, dużo może się wydarzyć. 24 pełnia księżyca w zodiakalnym wodniku. Kochani, dużo się może dziać, również anomalie pogodowe. Więcej powiem na temat tej pełni na transmisji, na którą Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam 23 w piątek, 23 lipca. Facebook prawdopodobnie i wrzucę tutaj również na YouTube. Także kochani, czas taki dosyć trudny, dlatego że też Słońce przechodzi z raka do lwa, czyli z wody do ognia. Także tutaj też dramatyczne zmiany mogą następować, no i pełnia wodniku. Dołączam się oczywiście do całego środowiska astrologicznego, do całego środowiska ezoterycznego i kochani, ostrzegamy, nie słuchajcie tego, co Wam jest przekazywane, to, co jest Wam przekazywane. Uwaga na to, co mówi telewizja, co mówi radio. Jeżeli przybiega do Ciebie sąsiadka z jakimiś dziwnymi wiadomościami, czy też rodzice Ciebie molestują, do czegoś Cię namawiają, pamiętajcie, strach i gniew nigdy nie jest dobrym doradcą, więc w tym tygodniu właśnie możemy być narażeni na dziwne, szokujące informacje, które mogą w nas wyzwalać jakieś dziwne reakcje, strach oraz gniew, czy też niektórzy z nas mogą się przestraszyć, mogą się z czegoś wycofać. W tym tygodniu również, zwłaszcza około 22 lipca, możemy podjąć jakieś dziwne kroki pod wpływem emocji, na przykład wasi ukochani youtuberzy, czy jakieś osoby, które obserwujecie w internecie, nagle mogą zniknąć, mogą być po prostu albo wyłączeni, albo sami pod wpływem emocji mogą zrezygnować i usunąć wszystko. To tutaj po prostu w tym tygodniu naprawdę może zdarzyć się wszystko. Uran, planeta szoku, planeta nowoczesności będzie pokazywać swoje. Do głosu z pewnością dojdą młodzi ludzie, może dojść tutaj do buntów, do jakiejś rebelii, czy też do po prostu strajków. Także jeżeli czujesz wewnętrzny opór serca, że z czymś się nie zgadzasz, nie rób tego. Jeżeli czegoś nie znasz, nie rób tego, nie idź za tłumem, wyłącz na chwilę internet na kilka dni, bądź wywal telewizor, po prostu w cudzysłowie mówię, nie słuchaj tego, co mówią Tobie media. Kieruj się sercem. Jeżeli czujesz opór, nie idź w to. Bardzo uważnie się przyglądajcie i słuchajcie tego, co się do Was mówi, co jest przekazywane. Zapytaj siebie, kogo Ty słuchasz, czy na pewno jest to zgodne z Twoim sercem. Jeżeli masz opór, mówię po raz kolejny, nie rób tego. Jeżeli ktoś Cię namawia, straszy, nie idź w to. Walcz o siebie i chroń siebie. Zastanówcie się, kochani, naprawdę, kogo słuchacie. Środowisko ezoteryczne ostrzega, jasnowidzowie ostrzegają, żeby nie słuchać, nie nabierać się, żeby być czujnym. I żeby być przede wszystkim w zgodzie z sobą. Nadchodzi bardzo trudny czas, ale zawsze zmiana epoki łączy się z wielkimi
trudnościami. Ale co dla nas, dla poszczególnych znaków zodiaku? Przy okazji, kochani, pamiętajcie też, że pełnia przy okazji tego, że pomimo tego, że jest trudną pełnią, która nadchodzi, to każda pełnia jednak spełnia życzenia. Więc jeżeli chcesz przyciągnąć sobie jakieś marzenie, zapraszam Cię bardzo serdecznie na rytuały indywidualne. Przyciągnij, spełnij swoje marzenia. Marzenie finansowe, marzenie miłosne, marzenie może wejście na rynek do internetu, może chcesz rozwijać się na mediach społecznościowych. Każde życzenie możemy tutaj pomóc spełnić. Zapraszam Was też serdecznie do rytuałów grupowych. Jak zawsze one się cieszą bardzo wielką popularnością wśród Was, więc właśnie w sobotę podczas pełni księżyca będę ten rytuał grupowy, finansowy, miłosny, czy jakikolwiek dla Ciebie ważny, wykonam. Rytuały indywidualne oraz rytuał grupowy. Także serdecznie zapraszam. A co dla poszczególnych znaków zodiaku na ten tydzień? Co u baranka w tym tygodniu? Baranek może być rozczarowany. Uwaga, bo ktoś może Tobie po prostu zwyczajnie złamać serce. Czy to może być osoba Tobie bliska, z którą jesteś w związku romantycznym. Może być to też ktoś z rodziny, może być to dziecko, może być to po prostu przyjaciel, przyjaciółka. Także uwaga na złamane serca, bo rozczarowania będą. Ponadto uwaga też na osoby spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika. Osoby, które podwyższają kwalifikacje, baranki, bardzo dobry tydzień na naukę, na podjęcie nowego kursu, na doszkalanie się czegoś, nawet na zmianę kierunku, na przykład Twojej szkoły czy kursu. Podwyższanie kwalifikacji bardzo istotne w tym tygodniu, więc kieruj się logiką, emocje na bok, pomyśl, gdzie możesz się jeszcze rozwijać, szukaj swojej drogi, podwyższaj kwalifikacje, nigdy nie jest za późno na naukę. Rada od Tarota. Przede wszystkim karta cesarza mówi o tym, że myśl o sobie, 100% masz w sobie. Tak jak wcześniej już wspomniałam, jeżeli masz jakiś opór to i nie zgadzasz się z tym, co mówi Tobie telewizja, co mówią Tobie osoby, których do tej pory na przykład słuchałeś, wierzyłeś, co mówi Tobie po prostu, co narzuca Tobie po prostu rząd na przykład, tak, bądź władcy. Uwaga, natomiast też musisz trzymać się równocześnie litery prawa, ale myśląc o sobie i chroniąc siebie. Jeżeli są baranki, które są w stałych związkach, warto też wziąć pod uwagę tutaj zdanie Twojego stałego partnera, Twojej stałej partnerki, ale przy jednoczesnym po prostu chronieniu samego siebie. Postaw na siebie. Uwaga, bo mogą pojawić się bóle głowy, ale też uwaga na jelito grube w tym tygodniu. Rada od aniołów. Prawo przyciągania mówią, zainteresuj się, bo praw mamy wiele. Prawo przyciągania jest dla Ciebie w tym tygodniu, drogi baranku. Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz tak naprawdę, drogi baranku, moc wyboru swoich myśli. Nie daj sobie narzucać komuś jego myśli. Także trzymaj się swoich zasad, trwaj przy swoich myślach, Twoich zasadach. Napełniaj miłością swoje myśli, spokojem i harmonią. Pamiętaj, że przy Tobie tutaj armia anielska jest. Także pamiętaj też, że jeżeli będziesz pracować z prawem przyciągania, czyli wprawiać się w dobry nastrój, po prostu nie daj sobie psuć humoru, nie daj sobie psuć Twoich myśli jasnych, harmonijnych. Pamiętaj, że anioły będą Cię wspierać i dostrajać Ciebie do tych
jasnych myśli. Myśl o pozytywnych rzeczach, a więcej ich będziesz miał. Jeśli będziesz myślał o negatywnych rzeczach, więcej ich też będziesz miał. Pozdrawiam serdecznie wszystkie baranki. Co u byczka na ten tydzień? Co u byka na ten tydzień? Byczek będzie się, być może niektóre byki będą szykowały się do podróży. Także być może też niektóre byki ktoś odwiedzi. Także może być to miła niespodzianka, szokująca niespodzianka. Także jeżeli wybieracie się w jakąś podróż, przygotujcie bezpiecznie się do drogi. Przygotujcie również swoje pojazdy. Jeżeli są byczki, które myślą o podwyższaniu swoich kwalifikacji w postaci na przykład zrobienia prawo jazdy, to jak najbardziej ten tydzień jest fantastyczny. Jeżeli zdajesz prawo jazdy, 100% w tym tygodniu je zdasz. Także sukces murowany. Też jakieś sukcesy, drogie byczki, na polu zawodowym. Także też jakieś miłe spotkania w drodze. Możecie kogoś przyjemnego poznać właśnie w drodze. Także wszelki transport, komunikacja oraz odwiedzanie się w tym tygodniu korzystne. Jakieś tematy ważne z zodiakalnym rakiem. Rada. Myśl o sobie, tak jak baranek tutaj. Także przede wszystkim ty, skup się na sobie. Co jest dla ciebie sukcesem? Co, w którą drogę ty chcesz iść? Nie wolno dawać, drogie byki, blokować się komuś. Pytaj siebie po 3 razy nawet, czy ja na pewno tego chcę, czy to jest dla mnie szczęście. Trzymaj się swoich zasad, nie popuszczaj, drogi byku. Ważny temat w tym tygodniu też z twoim tatą, bez względu na to, czy ojciec żyje. Jeżeli są byczki, które nie mają jeszcze przewodnika duchowego, które szukają, nie wiedzą komu wierzyć, ten tydzień jest bardzo dobry na poszukiwanie przewodnika duchowego. Ważny też kontakt, właśnie może być to kapłan, czy to może być kapłanka, inaczej wróżka, czy też po prostu osoba ezoteryczna, spirytualna. Możesz też poczytać o jakimś kapłanie, który być może, czy Mesjaszu, który może Cię zainspirować. Szukaj duchowości, ale też kieruj się swoimi zasadami i równocześnie nie odlatuj. Także stąpaj twardo po ziemi. Postaw na siebie i chroń siebie, przede wszystkim, drogi byku. Co anioły na to wszystko? Uaktywnij przede wszystkim swoją przedsiębiorczość. Byczki, które myślą, tutaj tematy pracy dosyć ważne dla Was. Byczki, które myślą o tym, otworzyć działalność czy nie otworzyć. Jak najbardziej otwierać. Samo zatrudnienie jest zgodne na ten moment zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Byczki, przemyśleć pracę na własny rachunek. Podążaj śmiało za głosem intuicji i tak naprawdę boskiego przewodnictwa. Anioły współpracują z Tobą i lojalnie stoją u Twojego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. Więc Twoją przedsiębiorczość w tym tygodniu uaktywnij, drogi byku. Także zastanów się po prostu, czy ta praca, w której jesteś, to naprawdę jest to, co chcesz robić. Idź na swoje, jeżeli masz taką możliwość. Nie bój się. Także pracuj na własny rachunek. Także też niektóre byki mogą spotkać w tym tygodniu osoby, które mogą Was zainspirować, które pracują na własny rachunek, które są poza systemem tak zwanym, które pracują na swoje marzenia, nie na czyjeś, i takie osoby śmiało mogą Was zainspirować. Ponadto nie czekajcie, ale szukajcie takich osób. Dowiedz się, jak na przykład ktoś, kogo podziwiasz, stworzył biznes, jak do tego doszedł, co możesz zrobić, a może trzeba coś skopiować. Coś, co jest sprawdzone. Może zapytać o radę osoby, które odnoszą sukcesy, które podziwiasz. Także dużo kreacji, dużo przedsiębiorczości i dużo energii, drogie byczki.
Pozdrawiam serdecznie. Bliźnięta. Co u bliźniąt na ten tydzień? Co u bliźniąt na ten tydzień? No, bliźnięta, uwaga na urzędy, na sądy, bo mogą pojawić się problemy z prawem. Niektóre bliźnięta mogą mieć poważną rozmowę z szefem, bądź też z inną osobą, od której bardzo dużo zależy w Twoim życiu. Może być to partner, który na przykład Ciebie utrzymuje, który pomaga Tobie finansowo, który po prostu jest bardziej decyzyjny w Twoim związku. Także mocne rozmowy, poważne rozmowy, decydujące rozmowy o Twojej przyszłości. Zwróć uwagę w tym tygodniu na migreny, na głowę oraz na, panowie, na sprawy męskie oraz na jelito grube. Trzymać się litery prawa, bo mogą być problemy. No i ponownie karta sprawiedliwości mówi, zajmij się sprawami urzędowymi, wyprostuj swoje sprawy urzędowe, pomyśl, o czym mogłeś zapomnieć, co jeszcze jest do załatwienia. Trzymaj się litery prawa, nie fikaj, że tak powiem, bo możesz oberwać. Także w tym tygodniu dużo zmian, dużo chaosu poprzez to, co zmian odgórnych, które wpłyną po prostu na nasze życie, więc musisz się w tym tygodniu, drogi bliźniaku, dostosować po to, aby nie zaburzać harmonii Twojego życia. Możesz śmiało zaufać osobie spod znaku wagi. Pamiętaj o harmonii wewnętrznej, ale też o wadze Twojego ciała. Także jeżeli masz problem z wagą, ten tydzień będzie sprzyjał, aby wrócić do równowagi. Jeżeli chodzi o radę anielską, anioły mówią Tobie, że bądź, drogi bliźniaku, przede wszystkim ze sobą szczery. Spójrz w głąb swojego serca, a dowiesz się tak naprawdę, jaka jest sytuacja i możesz bezpiecznie przyjąć prawdę, bo masz wsparcie anielskie i anioły poprowadzą Cię przez niezbędne zmiany, więc możesz śmiało na siłę wyższą liczyć. Tylko bądź ze sobą szczery, pamiętaj, bliźniaku, możesz oszukiwać cały świat, ale wszystkie odpowiedzi znajdziesz po prostu w sobie. Nie daj sobie też narzucić komuś swoich wizji. Ty masz być ze sobą szczery. Jeżeli czujesz wewnętrzny opór, nie możesz się zgadzać na wszystko. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta. Raczki, drogie raki, w tym tygodniu, które macie urodziny, 100 lat dla Was i wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń i Waszych celów we wszystkim, spełnienia we wszystkim, co robicie. Konfliktowo raczki mogą się kłócić, mogą też mieć tutaj jakieś konflikty też wewnętrzne, także mocno konfliktowo pełnia księżyca w wodniku może dać popalić. Uwaga na konflikty z zodiakalną wagą, wodnikiem i bliźniakiem. Także możecie się mocno kłócić, emocje będą szaleć. Karta rada, jeżeli czujesz, że coś już nie funkcjonuje w Twoim życiu, czy nie chcesz tej pracy, czy nie chcesz tej przyjaźni, czy nie chcesz tego związku, pozbądź się tego. Jeżeli czujesz, że coś już po kawałeczku umiera, za przeproszeniem, pozbądź się tego. Nie przeciągaj. Nie przeciągaj trupa dalej. Także nie ma sensu. Także karta rada, możesz też zaufać śmiało osobie spod znaku skorpiona. Raczki, niektóre raki, może trzeba poprosić o przekaz od zmarłej duszy dla Was. Może jakaś dusza chce się z Tobą skontaktować, chce Ci coś doradzić, a może zwyczajnie Ty potrzebujesz tego. Dokonaj transformacji swojego życia, coś, co już nie funkcjonuje, co jest wysknięte, co jest już trupem, nie będzie funkcjonować. Także coś, co nie żyje, nie kwitnie, nie będzie z Tobą. Pozbądź się wszystkiego, co niepotrzebne, drogi raku. Rada od aniołów. Przede wszystkim raczki powinny zaakceptować same siebie, także pracować nad akceptacją, zaakceptować siebie takim, jakim jestem, ale spojrzeć też na siebie i na innych ludzi oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją.
Także, drogi raku, staraj się, jeżeli na przykład jakieś zachowanie czyjejś osoby jest absolutnie nieakceptowane dla ciebie, staraj się szukać w każdej osobie coś dobrego, a może ma piękne włosy, a może ma piękny głos, a może ma ładną bluzkę. Szukaj w każdym człowieku coś dobrego, ale zacznij przede wszystkim od siebie. Także pamiętaj też, jeżeli nie akceptujesz pewnych zachowań czy pewnych ludzi, zaakceptuj, że takie osoby muszą też mieć miejsce w naszym wszechświecie. Jeżeli pogodzisz się z tym, to nie znaczy, że masz tolerować wszystko, co ci się nie podoba. Zaakceptuj, że tacy ludzie są, bądź takie zachowania są. A jeżeli to zrobisz, obiecuję ci, że te osoby natychmiast odejdą z twojego życia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie raczki. 100 lat dla was. Lwy i lwiczki, drogie lwy, słońce w waszym znaku w tym tygodniu. 100 lat dla was, drogie królowe, drodzy królowie. Wszystkiego dobrego, 100 lat, dużo miłości, spełnienia marzeń i celów na każdej płaszczyźnie życia. No tydzień należy do was, drogie lwy, także pełno ognia, wykorzystajcie to dla siebie. Tydzień też mocno seksualny, więc jeżeli lwy czekają na romanse, chcą tutaj kogoś upolować, to jak najbardziej tutaj ten tydzień właściwy ku temu, ale też bardzo dużo kreatywności, bardzo dużo możliwości na przykład na biznes, na tworzenie, na nowe pomysły, na kreowanie czegoś nowego. Także wykorzystaj, drogi lwie, ten czas dla siebie, bo dużo się będzie działo, dużo pozytywnych tematów, dużo po prostu dużo kreatywności. Karta rada, myśl o sobie przede wszystkim absolutnie, drogie lwy, w tym tygodniu egoizm 300%. Także tutaj ten najsilniejszy anioł we wszechświecie, jak widać, podpowiada myśl o sobie. Absolutnie masz być całkowicie zgodnie z sobą. Nie daj sobie nic narzucić, nawet jeżeli musisz się posunąć do drobnej manipulacji, aby osiągnąć swoje cele, zrób to. W tym tygodniu jak najbardziej energia pozwoli wam dowartościować swoje ego. Jeżeli masz jakąś możliwość pracy dodatkowej bądź biznesu na tak zwane czarno, rób to, bo sukces murowany. Śmiało możecie zaufać w tym tygodniu osobie spod znaku koziorożca. Ponadto, drogie lwy, nie mówić nic o sobie, nawet możecie podkoloryzować dla osiągnięcia swoich celów. Jesteście bezpieczne. A co anioły na to mówią? Pamiętaj, jeżeli coś chcesz zostawić za sobą, puść to po prostu, puść wolno i poddaj się tej nowej drodze. Różowy kolor, fioletowy, purpura na ten tydzień dla was, drogie lwy, biały również, także te świece jak najbardziej będą was prowadzić. Nie walcz na siłę, nie forsuj się. Uwolnij się po prostu od tego, co cię po prostu trzyma, co cię więzi, co ci jest niepotrzebne. Bądź relacja, która tobie nie odpowiada. Pamiętaj, że uwolnij się i poddaj. Płyń po prostu zgodnie z siłą wyższą. Wyciągnij ręce, uwolnij się od wyzwań, których dotychczas się trzymałeś kurczowo. Nie trzymaj się kurczowo. Otwórz serce, portal, który otwiera tak naprawdę wszystkie drogi w życiu. Przyjmij miłość anielską i pomoc. Nawet jeżeli ma być to pomoc najsilniejszego anioła, którego wcześniej pokazywałam. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy. Pięknego tygodnia dla was. Panny, drogie panny, co u was na ten tydzień? No, panny mogą dosyć mocno sobie flirtować w tym tygodniu, także wykorzystajcie też kontakty innych osób, a konkretnie energia męska mi się tutaj pojawia. Może być to mężczyzna, blondyn, niebieskie oczy, rybarak albo skorpion. Także dużo się tu będzie działo, dużo też emocji, dużo romansów i zainteresowania wami, drogie panny. Także dużo też kontaktów różnych, ale przede wszystkim
kierujcie się sercem. Albo coś czujesz, droga panno, albo nie czujesz. Albo czujesz dany kontakt, albo nie czujesz. Albo czujesz dany biznes, albo nie czujesz. Panny, no piękny tutaj tydzień dla Was, a to za sprawą Wenus, naszej pięknej, kochanej, jedynej planety żeńskiej, która właśnie w tym tygodniu jest w Waszym znaku. Więc to jest też czas na pielęgnację Twojej urody przepięknej, także zainwestowanie w swoją urodę, droga panno, a również na tematy ekologiczne, także zrób coś dla naszej Matki Ziemi. Pamiętaj też, droga panno, jeżeli są panny, które planują dzidziusia, planują powiększenie rodziny, ten tydzień płodny, fantastyczny. Możesz śmiało, droga panno, stać się kobietą życia dla kogoś w tym tygodniu, a panowie, panny, właśnie taką panią możecie swojego życia spotkać. Także piękna cesarzowa mówi Tobie, dbaj o siebie na wszystkich płaszczyznach, przede wszystkim kobiety. Dbajcie o to, aby być spełnioną mamą, siostrą, żoną, kobietą, kochanką, sąsiadką, kobietą na wszystkich sferach, na wszystkich płaszczyznach życia. Piękna podpowiedź. Jeżeli chodzi o przewodnictwo aniołów, to pamiętaj, że śmiało możesz zaufać sile wyższej. Zaufaj też sobie, zaufaj swojej intuicji, ale też, jeżeli cały czas nurtuje Cię jakaś osoba, masz ją w głowie i myślisz o niej, śmiało możesz zaufać w tym tygodniu tej osobie. Także pozdrawiam serdecznie wszystkie panny, piękny tydzień dla Was. Wagi! Co uwag na ten tydzień, co uwag przejścia, trudności, trochę jak po gruzie, nie będzie tak fajnie, jakbyście chciały, także co nie zrobicie, to troszkę może się, mogą być po prostu trudności, mogą być perturbacje. Także też uwaga na osobę spod znaku barana, lwa i strzelca, bo może narobić kłopotów. Rada? No, wagi powinny niektóre skontaktować się po prostu z wróżką, bo intuicja trochę zawodzi, ale przede wszystkim pilnować dokumentów. Może powinieneś też rozpocząć suplementację. Może trzeba zmienić tabletki, które działają na Ciebie niekorzystnie. Może Ty musisz akurat zająć się swoim cyklem miesiączkowym. Może planujesz dzidziusia, a masz problemy z płodnością. Także sprawy kobiece jak najbardziej tutaj do zajęcia się. Także kontakt też z wróżką. Bardzo istotne, jeżeli są wagi, które wplątały się w trójkątne relacje, czyli droga wago, jeżeli jesteś kochankiem, jeżeli jesteś kochanką, na razie musisz pozostać w ukryciu. Natomiast wagi, które tutaj są w związkach normalnych, w cudzysłowie kochani, to coś tu nie do końca jest tak jak trzeba, także może trzeba sprawdzić, bo pełnia księżyca w zodiakalnym wodniku może Ci je zszokować, może Ci coś rozjaśnić, może coś odkryć, może ujawnić się osoba nieproszona w Twoim związku. Rada od aniołów. Jeżeli wydaje Ci się, droga wago, że nic się nie dzieje, uwierz, że się dzieje. Może nie jest to w Twoim życiu żabi skok, ale jest to miarowy postęp. Anioły podziwiają Cię za postępy, jakie już poczyniłaś. Pamiętaj o miłości podczas każdego zajęcia, które wykonujesz w swoim życiu. Także jeżeli będziesz kierować się miłością, pasją we wszystkim, co robisz, doczekasz się triumfu i sukcesu w Twoim życiu. Wolno jak po gruzie, ale do przodu, drogie wagi. Skorpiony, co u Was, drogie skorpioniki? Mocno decyzyjnie. Niektóre skorpiony będą musiały w tym tygodniu podjąć życiową decyzję. Inne skorpiony mogą doczekać się jakiejś sprawy sądowej. Także coś może się ujawnić, coś może się rozwikłać, a coś może po prostu możecie doprowadzić do końca. Uwaga w tym tygodniu na swoją psychikę i na jelita, dolna część układu pokarmowego, połączona z psychiką. Także coś tu może dolegać, coś tu może się okazać. Także dbajcie o jelita, dbajcie o psychikę.
bardzo mocno decyzyjny tydzień. Karta rada: możesz mieć wszystko, czego pragniesz, drogi Skorpionie. Tylko działaj, pracuj nad komunikacją, staraj się dogadać. Może trzeba zaczepić kogoś, może trzeba pogodzić się z kimś, a może po prostu troszeczkę trzeba zmanipulować rozmową. W tym tygodniu też fantastyczny czas na naukę języka obcego. Również ten tydzień bardzo dobry na kontakty z obcokrajowcami, z zagranicą. Również bardzo dobry kontakt z osobą ezoteryczną, a konkretnie z osobą zajmującą się magią. Także magiczne tematy, magiczne wsparcie w tym tygodniu jak najbardziej tutaj koło Ciebie. Natomiast równocześnie też uważajcie, drogie Skorpiony, na osoby, które przekazują informacje, na nauczycieli, na prawników, na psychologów, na coachów, na youtuberów, na osoby, które mogą kłamać, mogą po prostu na aktorów, celebrytów, którzy mogą wprowadzać Ciebie w błąd. Także tutaj kierować się intuicją i kierować się sercem. Także uwaga po prostu na oszustów słownych. Natomiast nie ma tematu, drogie Skorpiony, którego w tym tygodniu nie przeforsujecie. Rada od aniołów: jeżeli coś w Twoim życiu nie działa, czyli na przykład próbujesz dogadać się ze swoim partnerem, bądź próbujesz po prostu narzucić coś swojemu dziecku i widzisz, że to nie działa, musisz zmienić kierunek, musisz zupełnie pójść nową drogą, bo zobacz, jeżeli coś nie działa, to trzeba to zmienić. Nastaw się na szokujące zmiany w Twoim życiu, natomiast zmiany szokujące te będą kierowane w bardzo dobrą stronę dla Ciebie, więc nie bój się zmian, otwórz się na zmiany. Pozdrawiam serdecznie wszystkie Skorpiony. Strzelce, co u Was? Strzelce, co u Was? Strzelec może mieć decydujące rozmowy tutaj z osobą, od której zależy Wasze życie finansowe, zawodowe, materialne. Niektóre strzelce mogą podjąć decyzję o zakupie mieszkania, bądź też o sprzedaży nieruchomości. Także będziesz też jakby badał, drogi strzelcu, drogi strzelcu, swój majątek, będziesz jakby tutaj oszacowywał swój majątek. Ważna rozmowa z kimś na wysokiej pozycji finansowej i zawodowej. Może być to osoba decyzyjna, wpływowa poprzez nie manipulację, ale poprzez realizm. Może być to osoba spod znaku byka, panny i koziorożca. Osoba, która dobrze Tobie radzi, osoba, z których rad możesz jak najbardziej skorzystać, bo przyda się to Tobie w drodze rozwoju Twojego finansowego i majątkowego. Rada: zaplanuj podróż, także kontakty zagraniczne, być może przeprowadzka, być może podróż, może wakacje, a może zmiana kraju. Także karty radzą Tobie, że w przeznaczeniu po prostu masz podróż. Może być to nawet podróż na inny kontynent. Zaufaj obcokrajowcom bądź osobom, które długo mieszkają za granicą, i karta świat jest po Twojej stronie. Karta świat to również przeznaczenie. Karta świat to także Saturn, nauczyciel karmy, więc idź zgodnie ze swoim przeznaczeniem, mówi Tobie Saturn. Poddaj się przeznaczeniu. Jeżeli są strzelce, które zmagają się z chorobą nieuleczalną, po prostu nauczcie się z nią żyć. Także po prostu zaakceptuj tą chorobę i po prostu z nią normalnie się zaprzyjaźnij. Żyj. Także jeżeli nic nie możesz zrobić, po prostu musisz to zaakceptować. Rada od aniołów. Drogi strzelcu, spirytualny mocno, skup się też na służbie innym ludziom. To nie znaczy, że masz pomagać rodzinie i sąsiadom. Tutaj chodzi o coś szerszego.
Twoja dusza pragnie radośnie służyć innym ludziom. Może chcesz zostać youtuberem, może chcesz coś przekazać, może chcesz napisać książkę, a może warto się zapisać na jakiś wolontariat. Zawsze też i wszędzie staraj się utrzymać równowagę. Jeżeli coś otrzymałeś pięknego, cudownego, poczułeś się pięknie, ktoś sprawił, że poczułeś się cudownie, pamiętaj, żeby utrzymać równowagę właśnie między dawaniem a przyjmowaniem. Może należy się odwdzięczyć światu, energii czy danej osobie. Ale też pamiętaj, że żeby nie dawać zbyt wiele, dlatego że ta równowaga między dawaniem a przyjmowaniem, jak rytm słońca i księżyca, jak rytm po prostu fal, jak rytm po prostu wschodu i zachodu, musi być cyklem, musi być równowagą. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Koziorożec, koziołki, co u Was? Koziołki, bardzo praktycznie, bardzo pragmatycznie i bardzo zaradnie. Koziołki w tym tygodniu będą mogły wykazać się absolutnie swoją zaradnością. Fajne pomysły biznesowe, Wenus przede wszystkim w tym tygodniu u Waszego kuzyna, Panny Ziemskiego. Także jak najbardziej pomoże tutaj docenić zwłaszcza skromne kobiety, zwłaszcza pracowite kobiety, które być może w tym tygodniu nie były docenione. Pomoc szykuje się od kobiety dla Ciebie, drogi koziołku. Najprawdopodobniej jest to brunetka, ciemne oczy, oryginalne włosy, niefarbowane, kochani. Może być to też byk, panna, koziorożec, która może Tobie dać jakiś świetny pomysł na biznes, na rozwój, na pracę, na pieniądze. Pomoc finansowa od kobiety. Otwórz się, drogi koziołku, na pomoc. Kobieta z wielką intuicją, zaradna, stan cywilny bliżej nieokreślony, z pewnością jest mamą do 40. Także elegancko ubrana, może mieć specyficzną tutaj, może być to egzotyczna uroda, bądź rozpoznasz ją po specyficznej biżuterii innej niż noszą wszyscy. Także w tym tygodniu pomoc od takiej kobiety, energia zaradnych kobiet koło Ciebie. Przyjmuj, bo to są dla Ciebie bardzo pozytywne osoby. Ponadto, drogi koziołku, Ty sam będziesz mógł wykazać się swoją zaradnością, biznesem, finansami. Także dobry tydzień na pieniądze, na biznes, na pracę. Rada dla Ciebie. Idź nową drogą. Także nawet jeżeli, drogi koziołku, musisz zacząć coś od zera, idź nową drogą. Koziołki, które mają zwierzątka, w tym tygodniu też warto poświęcić im czas, czy też zainwestować, czy weterynarz, czy może zmiana jedzenia, czy więcej ruchu. Także Wasi pupile, bracia mniejsi, też tutaj wołają o zainteresowanie. Koziołki, które mają syna, poświęcić czas synowi. Również, jeżeli nie masz syna, a jest jakiś mały chłopczyk w Twojej rodzinie, skontaktuj się, pozdrów, a może posłuchaj, co ma do powiedzenia, może zainspirują Cię właśnie młode osoby, czy też dzieci. Słuchaj, co dzieci mówią w tym tygodniu. Czasami aniołowie przekazują w słowach właśnie dzieci nam ważne zdania i ważne rady do przekazania. A co anioły powiedzą na to wszystko? Pamiętaj, że w życiu nie ma nic trwałego, drogi koziołku. Koziołki lubią się upierać czasami przy tym, co stare. Także czas odejść, po prostu. Pamiętaj, że codziennie słońce wschodzi, zachodzi. Podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą. Pamiętaj, drogi koziołku, że nie ma nigdy takiego samego wschodu słońca. Nie ma nigdy takiego samego zachodu słońca. Nie ma nigdy takiej samej fali, a jesteśmy częścią natury. Czy chcesz tego, czy nie? Także Ty również musisz żyć zgodnie z cyklami natury. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro znowu słońce wzejdzie. Zakończenie czegokolwiek w Twoim życiu jest początkiem czegoś nowego, a anioły towarzyszą Tobie podczas wszystkich etapów i wszystkich cykli. Jeżeli coś już nie funkcjonuje, nie ma sensu ciągnąć trupa na siłę. Także po prostu czas odejść i iść
w nowe, a Uran, planeta szoku, planeta nowoczesności, na pewno pomoże Ci płynąć z prądem. Pozdrawiam serdecznie wszystkie koziołki. Wodnik, co u Was, drogie wodniki? Macie swoją pełnię w tym tygodniu. Wiele wodników może szykować się do jakiejś podróży. Niektóre wodniki mogą planować również w przeciągu pół roku przeprowadzkę do innego kraju. Także podróże, a może Was ktoś tutaj w tym tygodniu odwiedzi, drogie wodniki. Także podróżowanie, przygotowanie do być może urlopów, do przeprowadzek, do wyjazdów zagranicznych. Rada? Ciesz się słońcem, dużo optymizmu, a także absolutnie, drogie wodniki, w tym tygodniu nie może Ciebie dopaść ani jedna ciemna myśl. Pamiętaj, że w tym tygodniu też możesz śmiało zaufać osobie spod znaku lwa, a lew właśnie na niebie. Lew z wodnikiem na niebie, ponieważ właśnie pełnia wodniku, a słońce, księżyc w wodniku, a słońce u lwa. Także lew Tobie sprzyja absolutnie, ale też słońce Tobie sprzyja. Jeżeli są wodniki, które planują dzidziusia, które planują powiększyć rodzinę, ten tydzień fantastyczny. Fajne wiadomości, miłe wiadomości od kogoś. Możecie też usłyszeć wiadomość od swojej rodziny, przyjaciół, znajomych też, że gdzieś powiększa się rodzina, że gdzieś jest po prostu nowa dusza przychodzi na świat. Także natomiast uwaga na poparzenia słońcem, te wodniki, które wybierają się do ciepłych krajów. Ale nie tylko, bo u nas też słońce, kochani, w Europie. Także uwaga na poparzenia, na wszelkie alergie związane ze słońcem. Rada? Pamiętaj, drogi wodniku, że żadne spotkanie w życiu nie jest przypadkowe. Niektóre wodniki mogą wejść w nowe relacje. Może być to nowy partner. Możesz spotkać w tym tygodniu miłość nową, przeznaczenie. Jeżeli są wodniki, które są w związkach stałych, pamiętaj, że żadne spotkanie nie jest przypadkowe. W tym tygodniu działa przeznaczenie u Ciebie. Działa szok, planeta Uran, czyli Twój opiekun, może Cię kompletnie zszokować. Więc nowy partner może się pojawić u wodników, które są, bez względu na to, czy są w związkach, czy też nie. Natomiast wejdź też, drogi wodniku, do nowych środowisk, do nowych grup. Pamiętaj, że możesz poznawać dziwnych ludzi, szokujących Ciebie ludzi, ale też inspirujących Ciebie. Czy to nowa koleżanka, czy to po prostu jakaś sąsiadka nowa. Nowe osoby będą Cię inspirować. Pamiętaj, że to nie jest przypadkowe. Rozpoznasz te osoby z przeznaczenia po tym, że będą Ci się wydawać znajomi, mogą Ci kogoś przypominać, ale przede wszystkim będą przynosić Tobie te nowe osoby otuchę i poczucie bezpieczeństwa. I tego Ci z całego serca życzę. Otwórz się na nowych ludzi. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki. Rybki, co u Was, drogie rybki? Co u rybek na ten tydzień? No, rybki będą w iluzji sobie pływać. No księżyc, no to Wasz opiekun również ryb tutaj da się we znaki, więc pełnia księżyca też Wam się da we znaki. Możecie mieć, rybki, problemy ze snem. Uwaga też na wodę w organizmie, na zbieranie się wody w organizmie. Możecie czuć się ociężałe, także unikać soli przede wszystkim. I wszelkie sposoby, jakie macie na pozbycie się wody z organizmu, będą bardzo, bardzo dobre. Jakieś tematy też z zodiakalnym rakiem mogą się tutaj pojawić, ale przyjrzeć się tej pełni księżyca. Coś tu może się ujawnić, coś może wyjść na jaw, drogie rybki. Pamiętajcie, że coś nie do końca jest też widoczne. Coś się może ujawnić, ale nie do końca. O, może tak. Także coś może być zamazane przed Wami. Pamiętajcie też, że jeżeli ktoś w przeszłości już raz Was oszukał, nie dawać kolejnych szans, bo oszuka ponownie. Rada?
Dla rybek fantastyczny czas na zaręczyny, na podjęcie decyzji o ślubie na przykład, ale też fantastyczny czas na zawiązanie spółek, więc jeżeli myślisz, czy wchodzić w jakąś współpracę, jak najbardziej wchodzić we współpracę z kimś. Też karty Tobie mówią tutaj na ten tydzień, że warto zaufać osobie spod znaku bliźniąt, ale też trzeba będzie dokonać wyboru, więc rybki, które mają dwóch partnerów, będziecie musiały wybrać w tym tygodniu. To już jest czas, gdzie nie można dalej lecieć na dwa fronty, że tak powiem, czy jechać w rozkroku, jak to mówię. Także trzeba będzie wybrać. Dotyczy to również sytuacji wykluczających się w Twoim życiu, więc nie możesz już jechać w rozkroku, musisz coś wybrać. Bardzo dobry tydzień na legalizację związków, umów, podpisywanie czegoś, ale uwaga, żeby ktoś nie zaciemnił, żeby ktoś nie oszukał. Sprawdzać dokumenty. Rada. Zajmij się rodziną, droga rybko. Też wszelkie trudności w Twoim życiu, wynikające teraz, wynikające po prostu trudności, które masz aktualnie, wynikają z sytuacji, z emocji łączących Cię z jednym członków Twojej rodziny. Więc drogie rybki, niektóre albo trzeba komuś wybaczyć, albo trzeba się skontaktować, albo przeprosić, albo się przyznać, że coś zjebałeś, albo po prostu zjebałaś, albo po prostu naprawić. A może dla niektórych rybek zwyczajnie już trzeba pójść na terapię rodzinną. Pamiętaj, że trzeba przyjąć dary, jakie oferuje Ci cała ta sytuacja, łącząca Cię z jednym z członków rodziny. To jest ta pierwsza osoba, która przychodzi Tobie na myśl. Wysyłaj jasne światło tej osobie i niech to światło wypełnia Cię spokojem. Dąż do tego, aby naprawić relacje rodzinne. Pozdrawiam serdecznie wszystkie rybki. Kochani, zapraszam Was serdecznie do czytań indywidualnych, do rytuałów przyciągających w tym tygodniu, przyciągających finanse, Wasze wszelkie marzenia, finanse, też 7 życzeń finansowych, 7 życzeń miłosnych, przyciąganie nowej miłości, bogaty mężczyzna, bogata kobieta. Może trzeba dodać troszkę szoku i namiętności w Twoim związku. W czymkolwiek masz po prostu tutaj marzenie, jakiekolwiek, pomogę Ci je magicznie spełnić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na transmisję z okazji pełni księżyca w zodiakalnym wodniku. A już w piątek, godzina 21:15, Facebook Wróżka Anna. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że jesteście, za subskrypcje, za lajki, za łapki w górę i łapki w dół. Uważajcie na siebie i chrońcie siebie. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.